Punkt karate, mimo że nie mogę wybaczyć tej osobie, ten człowiek naprawdę mnie skrzywdził, moja głowa nie może o tym zapomnieć, to teraz i tak akceptuję siebie i to co czuję. Mimo, że nie mogę wybaczyć tej osobie, ta krzywda jest zbyt wielka, żeby ją wybaczyć. Nie mogę przestać o tym myśleć. To teraz i tak akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że nie mogę wybaczyć tej osobie. Ten człowiek mnie bardzo skrzywdził. I nie mogę przestać o tym myśleć. To teraz akceptuję siebie i wszystko to, co czuję. Wbrew, nie mogę wybaczyć tej osobie. Bok oka. Stało się to już jakiś czas temu, pod okiem, a ja ciągle czuję tą krzywdę. Pod nosem, nie mogę przestać o tym myśleć. Broda o tym, jak ta osoba jest niedobra i krzywdząca. Obojczyk, takich rzeczy nie robi się innym ludziom. Pod pachą nie mogę wybaczyć tej osobie. Głowa, nie mogę przestać o niej myśleć. Brew, ta ogromna krzywda, jaką czuję. Bok oka, to ogromne zranienie, jakie mi zostało. Pod okiem, tak bardzo chcę się uwolnić od tego. Pod nosem marzę, żeby to nigdy nie miało miejsca. Broda, bardzo pragnę się uwolnić od tych wszystkich uczuć. Obojczyk, od tych myśli, które nie dają mi spokoju. Pod pachą zasługuję na wolność. Głowa, szczególnie po tym, co mnie spotkało. Brew, nie chcę być ofiarą tej osoby. Bok oka, bo dopóki czuję się ofiarą. Pod okiem, ta osoba ciągle ma nade mną władzę. Pod nosem, uwalniam się od myślenia o tej osobie. Broda, po tym, co ten człowiek mi zrobił, Obojczyk, on nie zasługuje nawet na moją najmniejszą myśl. Pod pachą uznaję, że stała mi się krzywda. Głowa, że to, co się stało, było bardzo niesprawiedliwe. Brew, że ten człowiek nie miał prawa tego zrobić. Bok oka w pełni uznają, że to, co się stało, było naprawdę złe. Pod okiem, ale mimo wszystko zasługuje na wolność w życiu. Pod nosem, więc uwalniam tę osobę z mojej przestrzeni, z moich myśli. Broda, nie dlatego, że mam jej to wybaczyć, bo jest człowiekiem. Obojczyk, ale dlatego, że ja zasługuję na to, pod pachą, żeby być wolnym człowiekiem. Głowa, uwalniam więc to poczucie krzywdy, bref, bo mój spokój i moja wolność, bok oka, są dużo bardziej cenne pod okiem niż. Ta osoba i to, co zrobiła. Pod nosem uznaję, że stała mi się krzywda, broda, ale wybieram wolność od bycia wieczną ofiarą tej osoby. Obojczyk, największa kara dla tej osoby to moja wolność. Pod pachą, a nie ciągłe jej oskarżanie. Głowa, kiedy myślę o tym, co się stało i oskarżam tę osobę? Bref, tak, mam rację. Bok oka, ale również cały czas się utwierdzam, że jestem ofiarą. Pod okiem uwalniam się od przedłużania bycia ofiarą. Pod nosem, dużo cenniejsza jest dla mnie moja wolność. Broda. Ja dokładnie wiem, jakie to było nie fair i niesprawiedliwe. Obojczyk. I uznaję to całkowicie. Pod pachą. Nie muszę już myśleć o tej osobie. Głowa. Żeby utwierdzać się, jaka stała mi się krzywda. Brew bo w tu i teraz akceptuję, że to było niesprawiedliwe i złe. Bok oka uwalniam tę osobę z moich myśli i z mojej przestrzeni. Pod okiem ona nie zasługuje nawet na najmniejszą cząstkę mojej energii. Pod nosem uwalniam cały ten ciężar z mojego ciała, z moich emocji. Broda, bo tutaj chodzi naprawdę o mnie i moją wolność. Obojczyk, a nie oddawanie mojej energii tamtej osobie. Pod pachą, to ja zasługuję na wolność i całą moją energię. Głowa, więc wybieram lekkość wolności zamiast tego ciężaru bycia ofiarą.